Drodzy moi bracia i siostry, czcigodni księża, koncelebrujący tę mszę świętą, wśród których chciałbym jednak bardzo szczególnie pozdrowić księdza Inwuata. Zawsze mówią, że o diecezji włocławskiej wie tyle, ile cała reszta księży nie wie razem. Ale myślę również o wszystkich, którzy łączą się z nami w tej chwili, korzystając z transmisji radiowej i telewizyjnej. Bądźcie pozdrowieni. Myślę, że Matka Boża patrzy z radością w tej chwili na Kościół świętego Stanisława i cieszy się, widząc tak licznie zgromadzonych tu wiernych. Śpiewaliśmy przed chwilą: witaj, przez którą jaśnieje radość. Witaj, dla której klątwa jest odpuszczona. Witaj, która Adama podnosisz z upadku. Witaj, która od łez uwalniasz Ewę. My, potomkowie Adama i Ewy, kierujemy ten sam hołd powitania i uwielbienia w stronę tej, która od stuleci jest obecna wśród Polaków. Witamy w diecezji włocławskiej, która, jak to już było wspominane kilkakrotnie, obchodzi jubileusz 900-lecia. Witamy wraz ze świętym Stanisławem ze Szczepanowa, patronem parafii, z błogosławionym księdzem Józefem Straszewskim, męczennikiem niemieckiego okrucieństwa w Dachau, męczennika za wiarę i proboszcza tej świątyni, z błogosławionym też księdzem Jerzym, który tu przecież tak niedaleko zakończył swoją wędrówkę na ziemi, a 40. rocznicę tego wydarzenia będziemy wspominali w październiku. Wspominamy ich wszystkich i razem z nimi wołamy: witaj, Matko naszego Pana, nasza Matko. Co piękniejszego może powiedzieć serce dziecka? Dlaczego jest nam potrzebna jej obecność? Pewnie najpierw ze względu na młode polskie serca, mówią nam ci, którzy nie podzielają naszej wiary, często ze złośliwą satysfakcją, że młode pokolenie odchodzi od Chrystusa, że mniej ich jest przy ołtarzu Pana, więcej na dyskotekach, w rozmaitych klubach, na koncertach, że wypisują się z lekcji religii w szkołach i że nie przychodzą na swoje rekolekcje tak licznie, jak to było kiedyś. Tak wiem, drodzy bracia i siostry, że pozostała grupa wiernych, młodych serc, którzy są obecni na pielgrzymkach, którzy biorą udział w wielkich wydarzeniach towarzyszących życiu Kościoła, chociażby Dzień Młodzieży, pamiętam ciągle, bo to było przecież tak stosunkowo niedawno, udział tej młodzieży tutaj, we Włocławku,
przed światowymi dniami młodzieży i to cieszy. Nie wpadamy w przygnębienie i w narzekanie, ale niepokój gdzieś się pojawia, bo to chodzi o nasze dzieci. To chodzi o wasze dzieci, o waszych wnuków, o tę młodzież. Nie możemy nie boleć, nie lękać się, jeśli bliskość z Jezusem wyrażamy za pośrednictwem obecności, czy może być nam obojętne, że młode polskie serca gdzieś oddalają się od tego Jezusa? Pytamy zatem, jak dotrzeć z Chrystusową nauką do młodych? Jak odnaleźć te serca? Przecież nie zawsze wypełnione złą wolą, tylko zagubione, ulegające propagandzie rozmaitymi środkami, sączoną do ich młodych serc. Jak ocalić? Jak pogłębić wiarę w ich serca? Co dzisiaj, teraz, zaraz, jak najszybciej możemy zrobić, by Polska była rzeczywiście tak, jak to uczył ksiądz kardynał Wyszyński, rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim? Droga prowadzi bez wątpienia przez świadectwo, przez modlitwę, przez autentyzm naszej własnej religijności. To w nas jest jedyny klucz i jedyny sposób zatrzymania tych młodych przy Chrystusie. Może właśnie odchodzą, wątpią, gubią się dlatego, że za mało jest tego autentyzmu w naszych sercach. Droga ku Bogu prowadzi zawsze przez świadectwo, bo tylko palącym się w sercu płomieniem możemy zapalić drugie serce. Może ten ogień w nas jest zbyt nikły, niepewny, za mały. Prymas Czech, ksiądz kardynał Duka, kiedyś powiedział, że chrześcijanie w Europie stali się oziemni. Tam już nie ma płomienia. Dlatego tak łatwo odchodzą, zostawiają, wybierają inne życie. Proponuje się dzisiaj młodym Polakom życie łatwe, przyjemne. Nawet szkoła nie ma budzić, zdaniem nowej przełożonej resortu, nie ma budzić stresu, dlatego trzeba wyrzucić zadania domowe, oceny. Ktoś dopowiedział chyba bardzo słusznie, przemyślcie to sobie, że wobec tego należałoby wyrzucić również obowiązki w domu. Sprzątanie, wyniesienie śmieci i inne podobne, bo przecież one też są źródłem stresu dla tych młodych. Edukację zaś najlepiej zakończyć już w przedszkolu. Tak, drodzy bracia i siostry, nie my mamy zbawiać świat, to prawda. To jest jedyne i wyłączne zadanie i kompetencja samego Chrystusa.
ale przecież ktoś o tym Chrystusie musi kolejnym pokoleniom powiedzieć. Musi zanieść Go ludziom. Rozumiesz, co czytasz? Zapytał święty Filip dworzanina królowej etiopskiej. Jakże mam rozumieć, skoro mi nikt nie wyjaśni? To jest nasz obowiązek, dojrzałych chrześcijan, wyjaśnić, wytłumaczyć i przekonać do Jezusa Chrystusa. Po to przychodzisz, Matko Najświętsza, żeby nauczyć nas dawania przekonującego świadectwa o Twoim Synu. Mieczysław Szcześniak, pewnie niektórzy znają to nazwisko, piosenkarz polski, opowiadał o sytuacji, jaka zdarzyła mu się w Londynie. Był w Hyde Parku, w tym miejscu, gdzie kiedyś, nie wiem jak jest teraz, gdzie kiedyś wolno było wypowiadać różne poglądy, i najmądrzejsze, i najgłupsze, ale każdy miał wolność i swobodę. I słyszy, że ktoś głosi po prostu Jezusa. Mówi, jak bardzo warto uczepić się Jezusa. Ktoś drugi ze słuchaczy zawołał, kto ci dał prawo, żebyś tak mówił nam tutaj o Jezusie? I ta jego odpowiedź, raz to przeczytałem i zapamiętałem na całe życie. Ja kocham Jezusa i to mi daje prawo, żeby o Nim mówić, żeby Go głosić, żeby Jego naukę rozpowszechniać. Wróćmy do dzisiejszej Ewangelii świętego Jana. Jan zaprowadził nam, dobrze znamy tę Ewangelię, do Kany Galilejskiej. To było niedaleko Nazaretu, około 10 kilometrów. Więc prawdopodobnie ci młodzi, którzy brali ślub, pewnie byli jakimiś znajomymi Maryi, uczestniczący w tych godach, przeżywają niezwykłą przygodę, niezwykłe zdarzenie. Najpierw samo rozpoczęcie tej perykopy. Dziękuję księdzu prałatowi, że przeczytał ją w całości, bo tam często opuszcza się te dwa pierwsze słowa. Trzeciego dnia w nas, chrześcijanach, zapala się natychmiast światło. Trzeciego dnia. Będziemy to za chwilę wyznawać, składając nasze wyznanie wiary. Trzeciego dnia to przecież jest dzień zmartwychwstania Jezusa. Otóż trzeci dzień, dzień zmartwychwstania. Jezus, który okazuje w Kanie Galilejskiej swoją potęgę, swoją moc, swoją boską władzę. Ale Ewangelia nigdy nie odnosi się tylko do tego, o czym opowiada. Ona ciągle do nas jest skierowana. Ten Jezus, który zmartwychwstał, przecież On jest z nami w Najświętszym Sakramencie. Przecież tutaj dotykamy Jezusa, jak oni tam nie widzieli w tym Jezusie z Nazaretu Boga. Tak i nam trudno jest od razu dostrzec obecnego w chlebie Jezusa Chrystusa. Ale wiara otwiera nas na tę przestrzeń. A więc ta perykopa kieruje naszą uwagę w stronę zmartwychwstania. Nie ma większej tajemnicy naszej wiary.
Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara jest godna wyśmiania. Jest na nic. Rzadko też zwracamy uwagę, że w tej perykopie, w tym fragmencie, najpierw pojawia się o dziwo Matka Jezusa. I była tam Matka Jezusa. I dopiero potem ewangelista mówi, a także Jezus ze swoimi apostołami. Matka Jezusa pierwsza została wymieniona. O niej mówi ewangelista najpierw. Tak jakby chciał podkreślić, jak ogromna jest rola Maryi w naszej wierze w zmartwychwstałego. I dopiero właśnie potem Jezus i Jego uczniowie. Komentatorzy niektórzy zwracają uwagę, że tu mógł być cały problem tego, co dzieje się w Kanie Galilejskiej. Jezus z 12 mężczyznami. Może nie byli tak do końca przewidziani jako goście, może tylko sam Jezus, ale On ich przyprowadził, żeby wszystko to, o czym Ewangelia opowiada, zostało dokonane. Nawet mówią egzegeci, że w tym zwróceniu się Matki do Jezusa, że tam brzmi jakby pewna pretensja, wina nie mają. Tak jakby chciała powiedzieć, przez Ciebie, bo Ty przyprowadziłeś 12 dodatkowych gości, na których młodzi pewnie wcale nie byli przygotowani. Delikatnie zwróciła uwagę Jezusowi, że to On i Jego uczniowie są źródłem kłopotów. Na żydowskim weselu wina nie mogło zabraknąć. Wino tam było w większej cenie niż woda. Odpowiedź Jezusa jest jakby szorstka. Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? I znowu, czy nawiązywał Pan Jezus do pierwszej niewiasty, którą tak tytułowało Pismo, czyli do Ewy, tak jak w tym akatyście, który śpiewaliśmy na początku, którego słuchaliśmy na początku dzisiejszych uroczystości. Czy to jest jakieś odniesienie do tego, kiedy Jezus po raz drugi zatytułował Matkę niewiastą, ale już na krzyżu, już w momencie śmierci. Mówią egzegeci, że w Kanie Galilejskiej Jezus swoim czynem pokazuje, uczy, zwraca uwagę, że Bóg daje człowiekowi więcej, niż ten człowiek ma odwagę poprosić. Więcej niż możemy przyjąć. Daje własną matkę, która widzi potrzeby dzieci. Nasze potrzeby. Tu i teraz, dziś, w sytuacji, w której żyjemy. Dokonuje się ten cud w rodzinie. W rodzinie. Przecież tu też nie ma przypadku, że cała publiczna, ważna działalność Jezusa rozpoczyna się od rodziny. Doskonale wiemy, jak potężny jest kryzys, który dzisiaj toczy rodzinę. 40% małżeństw w Polsce. Słyszymy?
40% małżeństw się rozpada. I to także tych małżeństw, które ślubują sobie w obliczu Boga i w obliczu Kościoła. Nie opuszczę cię aż do śmierci. Niewiele znaczy ta przysięga. Aż nieprawdopodobne staje się 50-lecie związku małżeńskiego, jakie obchodzą niekiedy pary małżeńskie. Jan Paweł II wołał: Polsce potrzeba ludzi sumienia. Nam też potrzeba ludzi sumienia. Nie chcielibyśmy, żeby nas bezwstydnie oszukiwano, traktowano z poczuciem wyższości, żeby odnoszono się do nas z pogardą. Ale czy my sami nigdy takich uczuć nie mamy w sercu? Niedawno ksiądz arcybiskup Michalik wołał w swojej homilii: nasz świat traci sumienie. Nasz świat, my jesteśmy tym światem. Tracimy sumienie. Aż boję się to dopowiedzieć. My tracimy sumienie. Dlatego obojętniejemy na te wielkie, złe wydarzenia, które dokonują się także w naszej ojczyźnie. Na wmawianie młodemu pokoleniu, że nie ma nic złego w zabijaniu poczętego dziecka. Jeżeli matka nie broni dziecka, mówiła matka Teresa, to właściwie co może powstrzymać mnie przed zabiciem ciebie? Jeżeli matka gotowa jest zabić swoje dziecko, proponuje się 15-letnim dzieciom jeszcze pigułkę dzień po, niby jesteśmy tacy europejscy, ale uwierzcie mi, nie ma w żadnym europejskim kraju możliwości dania 15-letniemu dziecku takiej pigułki bez recepty lekarskiej. U nas to będzie coś w kiosku, coś w sklepie spożywczym. Między bułkami będą leżały te pigułki. To jest najważniejsza sprawa, jaką aktualnie rządzący Polską widzą i powinni to, dlatego chcą to zrobić, przeprowadzić, bo chcą zeuropeizować nasz kraj. Tu znowu przykład rodziców jest najważniejszy. W tym samym tygodniu przeczytałem dwa teksty. W jednym redaktor pisze, że największym autorytetem dla dziecka są jego rodzice. Przykład rodziców. A w drugim tygodniku czytam: najbardziej szkodliwy potrafi być wzór życia rodziców. Z jednej strony potrafią otworzyć jakby na niebo. Z drugiej strony potrafią zachęcić swoje dzieci do drogi w kierunku piekła. Co dajemy w naszych rodzinach dzieciom? Utrzymanie? Prezenty?
mieszkania, ale one potrzebują czegoś zupełnie innego. Przedszkolak. To było w latach 80., ale ta sytuacja jest nieśmiertelna. Przedszkolak prosi mamę wieczorem: mamusiu, weź mnie na kolana. Opowiedz mi bajeczkę. Mama zajęta przygotowywaniem wszystkiego na następny dzień. Mówi: nie mam czasu, widzisz, przecież jeszcze mam tyle roboty. Ale włącz sobie telewizję. Tam o 7:30 wieczorem, starsi to pamiętają, zawsze był program, czy o 7:00, program dla dzieci. I wydawało się tej matce, że jak dziecko zajmie się obrazami telewizyjnymi, to będzie wszystko w porządku. Ja nie mam czasu. Mamusiu, proszę, opowiedz mi bajeczkę. Włącz sobie telewizor. Ale to dziecko udzieliło lekcji niezapomnianej swojej matce. Mamusiu, ja nie chcę telewizji, bo telewizor nie weźmie mnie na kolana. Ja nie chcę telewizji, bo telewizor nie weźmie mnie na kolana. Wszystko dajemy dzieciom, ale nie dajemy tego, co jest dla nich najważniejsze. Serce, bliskość, czas, kontakt z dzieckiem. I czy możemy się dziwić, że 20-30 lat później to dziecko również nie będzie potrzebowało z nami kontaktu? Że zostawią nas samych z naszymi kłopotami, cierpieniami, zmartwieniami, chorobami? Że będą usprawiedliwiały eutanazję? Oj, potrzeba nam wszystkim przykładu Matki Najświętszej, Twojej obecności, Maryjo, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w naszym życiu. Przyjdź także w nasze życie narodowe. Chcą nam obrzydzić Polskę. Chcą nam wmówić, że powinniśmy się jej wstydzić, odrzucić jej historię, jej kulturę. Słyszę, że minister kultury twórczość własnego pradziada, wielkiego polskiego pisarza, uważa za obciachowe grafomaństwo. Musiałem to sobie zapisać dokładnie, żeby dokładnie przekazać ten cytat. Obciachowe grafomaństwo, którego się wstydzi. Choć jego pradziad dostał przecież pierwszą dla Polski nagrodę Nobla. Tak chcą, reformując nieudolnie polskie szkoły. Chcą Polaków niedouczonych, takich, którym wystarczy internet. Polaków, którzy nie czytają, którzy kierują się hasłem: rób ta, co chce ta. Darowałbym to jeszcze Owsiakowi, ale żeby pod to hasło podczepił się dawny generał jednego z zakonów, ksiądz Boniecki. Rób ta, co chce ta.
Dlatego robią, co chcą w szkołach, na studiach. Jeszcze 50 lat temu, jako starzec, mogę dać takie świadectwo. Nie wyobrażam sobie żadnego mojego uniwersyteckiego profesora. Przeszedłem przez 3 uczelnie wyższe. Nie wyobrażam sobie, żeby używał wulgarnego języka, przekleństw. Żeby się tego nie wstydził. Ale jak tak pogłębić te refleksje nad dewastacją szkół, to nie jest nic nowego. Zaborcy i ci ze wschodu, i ci z zachodu chcieliby Polacy kończyli tylko 3 klasy podstawówki, bo mieli zostać głupi, niedouczeni, zdolni tylko do pracy fizycznej. Za mojego dzieciństwa mówiono z pogardą, wychowałem się w zaborze pruskim, mówiono o polnische Wirtschaft, o polskich obyczajach, polskim porządku, polskim ładzie, polnische Ordnung, i w tym była ukryta pogarda. Bo prawdziwy Ordnung to był Ordnung niemiecki. Ten, który przybrał swój konkretny kształt w Oświęcimiu i w tylu innych miejscach. Tak, dzisiaj też Niemcy potrzebują Polaków do zbierania szparagów, truskawek, czego tam jeszcze. Głupota, mierność, używanie seksualne, alkohol. Oto są ich wskazówki, ich propozycje przeznaczone dla młodych. Jeżeli macie jeszcze troszkę cierpliwości, przyniosłem taki wycinek mówiący o pierwszej kolonii greckiej na terenie Italii. To był 6-5 wiek przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Tyran tej kolonii dostaje informację, że młodzież zaczyna buntować się przeciw niemu. Nie podoba się jego rządzenie państwem. Chcąc wybić z głowy młodzieży wszelkie bunty, wydał przepisy nakazujące jej sposób ubierania się, wzorce zachowania. Co było na pierwszym miejscu? Użycie zmysłowe, przyjemności. 6 wiek przed Chrystusem. Przyjemności seksualne, gastronomiczne, estetyczne. Jedynym i najwyższym celem życia człowieka. Zmieniajcie kochanki, zmieniajcie szaty, zmieniajcie potrawy, zamiast zmieniać świat. Czy to nie jest to samo, co mówili na tych zjazdach młodzieżowych, to słynne hasło rób ta, co chce ta? Praca nad rodziną jest dzisiaj pierwszym obowiązkiem tych, którzy chcą być wierni Bogu. Tylko rodzina silna Bogiem. Znów tu odsyłam do błogosławionego Stefana, kardynała Wyszyńskiego, księdza tej diecezji. On stąd poszedł na biskupstwo do Lublina, a potem do Warszawy. Rodzina miała być silna Bogiem. To było jedno z haseł 9-letniej nowenny przygotowującej Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu.
Tylko rodzina silna Bogiem może dać opór działaniom pełnym nienawiści do własnego kraju. Przesadzam? A posłuchajmy. Polskość wywołuje we mnie niezmiennie odruch buntu. Historia, geografia, pech dziejowy. To brzemię, którego nie mam specjalnej ochoty dźwigać. Piękniejsza od Polski jest ucieczka z Polski. Z tej ziemi konkretnej, przegranej, brudnej i biednej. Tak mówią o naszej matce, o ojczyźnie, bo ojczyzna jest naszą matką. Polskość wywołuje we mnie niezmiennie odruch buntu. Ucieczka od Polski, tej ziemi konkretnej, przegranej, brudnej i biednej. Myślę, że nie muszę używać nazwiska autora tego tekstu. Znamy też inne jego wypowiedzi w tym duchu. Jeśli nie bolą mnie te chorobliwe mrzonki, tylko właśnie ci oddający bezmyślnie swoje głosy w wyborach za taką postawą. Jak mamy doprowadzić do pokoju w naszym kraju? Jan Paweł II, jakby dla kontrastu. Proszę was, ocalcie to dziedzictwo, pomnóżcie je i przekażcie następnym pokoleniom. Zmartwychwstania życzę tobie, Polsko, ojczyzno moja. Tak mówił w 91 roku do nas. Maryjo, nasza Matko i Królowo, umocnij nas w drodze ku Bogu. Umocnij na drodze wierności Ewangelii, Krzyżowi i Kościołowi, żebyśmy nie skarleli duchowo, żebyśmy mieli siły zaprosić w nasze progi, jak ci młodzi w Kanie Galilejskiej, Jezusa, Jego Matkę i Jego uczniów. Amen.